Proszę Państwa, ja jakieś takie cuda wyprawiam z kamerką, dlatego że sam muszę ją włączyć i teraz już zacząłem nagranie. Proszę Państwa, dotarło do mnie pismo samorządowe powiat staszowski, bardzo pięknie wydane pismo na papierze kredowym, kolorowe, ładne w środku zdjęcia i naprawdę jestem pod wrażeniem tego pisma. A na dodatek, proszę Państwa, pismo to samorządowe, no to raczej jest... Pismo to jest trochę za mało powiedziane, no to jest jakieś wydawnictwo, można by powiedzieć, takie wysokiej klasy wydawniczej, wysokiej klasy edytorskiej. Pokazuje, że mój pomysł o wylocie na Marsa delegacji samorządu staszowskiego jest bardzo rozsądny, dlatego że ci Państwo radzą sobie, im dalej od Staszowa, tym lepiej, tak to nazwijmy. No bo w Staszowie to tak radzą sobie średnio, ja to pokazywałem na wielu moich filmikach. Natomiast oni współpracę z Ukrainą, o tu Państwu pokażę, nawiązują, bo są na Ukrainie, tam jakąś delegację ukraińską odwiedzają. Tutaj z Mołdawią, tutaj znowu jakąś delegację z Mołdawii, widzą Państwo, przyjmują, czyli sami też będą na Mołdawię pewnie jechać i będą nawiązywać jakąś współpracę z Mołdawią. Więc skoro ci Państwo tak świetnie sobie radzą daleko od Staszowa, a w Staszowie tak no, trochę nie bardzo, to ja sobie pomyślałem, że na Marsie, no to byliby już po prostu genialni. Tam zrobiliby na pewno jakiś wielki porządek na tym Marsie, na pewno tam byłoby lepiej niż jest obecnie, bo obecnie na Marsie jest, proszę Państwa, źle, dlatego że ja wiele sygnałów odebrałem o tym, że tam źle się dzieje na Marsie i dlatego chcę w sposób bardzo pilny skroplić głupotę, która jest w Staszowie, zbudować ten wielki latający nocnik z takimi kutasami na bokach, które będą służyły do sterowania, do komunikacji, do ochrony przed meteorytami, no i wysłać naszych dzielnych samorządowców na Marsa. Pożegnam się z Państwem, znowu nagranie będzie takie troszkę dziwne, bo ja muszę kamerkę wziąć do ręki i ją jakoś próbować wyłączyć, czyli nacisnąć.